Dziś 6 stycznia, Święto Trzech Króli i chciałbym Państwu przedstawić nowego trenera pierwszej drużyny Widzewa Łódź w Ekstraklasie, pana Artura Skowronka, który pełni tą funkcję dnia dzisiejszego. Trener Skowronek przekonał zarząd do swojej wizji drużyny, mimo że jest trenerem, można powiedzieć, z młodego pokolenia, ale już z doświadczeniem na poziomie Ekstraklasy. I postanowiliśmy zaufać trenerowi, podpisaliśmy z nim kontrakt na 2,5 roku. Wierzymy, że z trenerem Skowronkiem utrzymamy Widzew w Ekstraklasie. Dziękujemy panie trenerze, bardzo proszę. Witam serdecznie. Dołączam się oczywiście do życzeń noworocznych. Wierzę w to, że te życzenia, o których my tutaj wszyscy myślimy, po prostu nam się spełnią. Trener się dołączy. Czyli wspólnymi siłami utrzymamy widzę w Ekstraklasie. Ja tutaj na forum chciałbym absolutnie podziękować zarządowi za właśnie ten wybór, za wybór mojej osoby i powierzenie mi na moje barki i misji, która jest do spełnienia. Oczywiście naszymi wspólnymi siłami, czyli utrzymanie widzę w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Na czas. Jeszcze parę zdań chciałbym tutaj skleić do Państwa. Absolutnie zdaję sobie sprawę z sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Natomiast we mnie jest pełen optymizm, pełno wiary w ludzi, których mamy w szatni sztabowskiej i zawodniczej. Ten optymizm absolutnie przeleje na zawodników i będę od nich wymagał tego optymizmu i przelania na zaangażowanie i motywację codziennej pracy. Dziękuję bardzo. Czas na pytanie z Państwa strony, bardzo proszę. Ja do Pawła, do prezesa. Dlaczego w tej debacie, która była w telewizji, mówiłeś, że jesteś zadowolony z pracy Rafała Pawlaka. Dlaczego w takim razie taka zmiana gwałtowna i wzięcie trenera? To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię Rafała Pawlaka, sugerowałem tak naprawdę, żeby zrobić punktowa z końca rundy jesiennej niezadowalająca rzeczy dla klubu. Nie tego oczekiwaliśmy, kiedy Rafał zostawał trenerem. Bardzo dziękujemy i podziękowaliśmy Rafałowi Pawłakowi za to, że był trenerem. I tak bym to zakończył. Jeśli oczywiście wyczerpałem tą odpowiedź. To też pytanie do prezesa. Pawle, zapytam o sprawę Michała Wleśnika, bo wiemy, że zmieniła się jego rola w klubie. Czym to jest spowodowane, jaką funkcję będzie pełnił, czy będzie pełnił? To jest bardzo świeża sprawa z dnia wczorajszego. Michał Wleśnik zdecydował o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu. Myślę, że za wcześnie jeszcze, żeby tę sprawę tak jednoznacznie skomentować. Myślę, że najbliższy czas pokaże i poznamy przyczyny finalne decyzji Michała. Na dzień dzisiejszy Michał jest członkiem zarządu, pełni swoją funkcję do dnia 31 stycznia i pracuje w tym kierunku, żeby wzmocnić zespół i pracę, które na pewno rozpoczął w tym momencie nie przerywie. A jak wyglądają na ten moment te wzmocnienia? No wiemy o Marcinie Kikucie, który podpisał półroczny kontrakt. Czy to jest jedyny ruch? Powiem tak, formalnie w zakresie wszelkich wzmocnień poznacie Państwo nazwiska zawodników w ciągu dwóch godzin przed pierwszym treningiem podamy wszystkie nazwiska zawodników, którzy będą testowani na pierwszym treningu i myślę w ciągu następnych dni będziecie Państwo sukcesywnie poznawali nazwiska tych zawodników, których w kolejnych dniach będą dołączali do drużyny jako zawodnicy, potencjalni kandydaci do pierwszej drużyny z tej klasy, zawodnicy, którzy mają wzmocnić tą drużynę. Bogusław Kukuć, bardzo proszę. Mam pytanie do nowego trenera. Pana poprzednik w końcówce jesieni praktycznie zrezygnował z kilku zawodników. Naszym zdaniem dość takim powszechnym, przynajmniej moim, niesłusznie, chociażby dla Franca i z kilku innych piłkarzy. Praktycznie nie grał Lejmona. Ten Litwin, który nie grał w 6 meczach, zaliczył tam 9 minut spotkań, które zadecydowały, że Widzew jest tak daleko, że zajmuje ostatnie miejsce. Czy ci piłkarze powrócą do
ekipy i czy zachowa pan jakąś, jak na Wodziecki, grubą kartkę białą, czy to na w księgę, że każdy będzie zapisywał od dzisiaj, czy nie? Nie chciałbym się odnosić do koncepcji mojego poprzednika. Nie daj Boże. Absolutnie widzę w Łódź, był przeze mnie obserwowany i znam wartość kolejnych zawodników. Dzisiaj wszyscy piłkarze, którzy są związani kontraktem z Wizerą Łódź, absolutnie mają mnie szansę. Czasu mamy bardzo niewiele, ale oni ten czas ode mnie dostają. Między nami na pewno będą pewne ustalenia, ile tego czasu jest, ale wszyscy ten czas dostaną. Czyli wszyscy zostają przywróceni do pierwszego zespołu i mają okazję zostać w tym zespole. Okej, powiedział pan o wierze i optymizmie, czy o wiarę i optymizmie, jak pan oglądał widzę, co pan mówi o pozytywnym Ja uważam, że jest potencjał w tym zespole. Na pewno jest potencjał w grze ofensywnej i to uważam duży. Uważam, że przy odpowiedniej organizacji gry w ofensywie możemy statystykę 19 bramek pociągnąć do góry. Oczywiście statystyka w tyłach, czyli 40 bramek i przełożenie to na statystykę punktową jest słaba, czyli trzeba to powiązać dobrze. Uważam, że też mamy potencjał, ale absolutnie zdajemy sobie z tego sprawę, że musimy wzmocnić jakością trochę nasz zespół. Ale przede wszystkim wierzę w to, że z tego zespołu potrafię wycisnąć więcej. Wierzę w to, że to stanie się szybko. Panie trenerze, czy... Na jakie pozycje? Mówi pan, że potrzeba jakoś obrony, jak będzie pan powiedział w defensywie. Czy na przykład zastanawiał się pan nad bramkarzem, to nie był. Jestem cały czas w dobrej komunikacji z dyrektorem sportowym i pracujemy nad tym. I chciałbym tutaj opowiedzieć się na ten temat publicznie. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że liczę wszystkim na tych zawodników, którzy dzisiaj są w szatni i od nich zawsze. Marcin Telepiński, bardzo proszę. No właśnie, a czy ma w tej chwili pan, panie trenerze, jakąś taką listę, wizję piłkarzy, których chciałby pan, znając oczywiście realia i możliwości klubu, widzieć w tej drużynie? Pewnie, że tak. No jako trener muszę być przygotowany na takie sprawy i ta lista jest stworzona i cieszę się, że ona jest bardzo spójna z dyrektorem sportowym, z klubem i dzięki temu chyba ta komunikacja już na dzień dobry była tak dobra i wierzę w to, że ta komunikacja, ta lista przerodzi się w rzeczywistość. A jak będzie wyglądał sztab? Na dzisiaj do sztabu dołącza mój asystent Grzegorz Mokrej, który pracował ze mną w poprzednich latach. Człowiek dla mnie bardzo zaufany i dobrze ułożony merytorycznie i na pewno nam wszystkim pomoże. Pozostałych zmian nie ma. Czy mamy jeszcze pytania? Czy wszyscy musieli dojechać do święta? Czy zawsze chodzi mi o zawodników z zagranicy? Musieli zdążyć dojechać. Ale Alek na przykład jest? Zdarzyli trochę daleko jest. W godzinie 14 pierwszy trening, wszyscy mają obowiązek stawienia się. Jeżeli nie ma więcej pytań, w takim razie dziękujemy. Pierwszy trening o godzinie 14.